Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z pamiętnika artylerzysty. Moi drodzy, dzisiejsza bitwa, szczególnie początek, trochę sobie dam na przyspieszenie, ponieważ długo się będzie nic dziać i jak sam bohater, czyli Ordowik, napisał, długo się będzie rozkręcać, początek nie jest jakiś niesamowity, ale bardzo fajna jest końcówka i to właśnie w sumie w takich bitwach najciekawsze. To polecimy sobie na razy, można tak razy 4 nawet na początek, ponieważ tutaj będziemy trochę się kręcić lewo, prawo, wybieramy sobie pozycję. Pozycja początkowa w sumie w tej bitwie okaże się być kluczowa, ponieważ umożliwi dalsze jeżdżenie i wybieranie ewentualnych miejscówek do zagrania tej bitwy. M40 na M43 w losowaniu na dziewiątki. Tak jak mówię, lekko będziemy lecieli sobie na razie na razy 2, ponieważ tutaj początek będzie, no, nie należy on do udanych, ponieważ długo będzie czekać na jakikolwiek spot ze strony sojuszników. Zwróćcie uwagę, tylko T5-4 podjechała tutaj pod lewą stronę, przeciwnicy też się nie świecą. Tam na końcu i trzeci gdzieś w środku TDK T29 sobie kampią i pierwszy frag należy do ISU, który zabił naszego koncepta. Próba pocelowania w ruch, niestety ruch ucieka, Skoda za skałką, zobaczcie, 0 do 2 się zrobiło, T34 również nam uciekło, może Skoda i znowu wszyscy się poukrywali, nie widzimy kogo, także minęły 2,5 minuty bitwy, a wciąż ani jednego strzału nie oddaliśmy, tak robi się naprawdę bardzo niefajnie, 2 do 2. Podjeżdża T5-4, jest również ich T5-4A1, T34-1, znowu celujemy sobie, patrzymy, teraz poleciała buła w końcu, jakiś strzał i wchodzi ładne trafienie za 853, także po upływie dopiero 3, a czyli aż 3 minut udało się oddać pierwszą bułę, na szczęście celną, nie ma nic gorszego niż długo w bitwie być nieprzydatnym artylerią, o, tak, a potem jeszcze trafić na przykład w ziemię albo w ogóle obok gościa. Także udało się ten pierwszy strzał taki zapoznawczy oddać. T5-4 tutaj podjeżdża z T20 oraz ISem trzecim. My sobie celujemy na spokojnie w tego T34-1. Tu jeszcze jest Pantera, E1, Skoda i coś tam jeszcze. Ogólnie przeciwników jest sporo, także próbujemy gdzieś tam pomagać drużynie. Jest jeszcze RU oczywiście, RU się wycofuje. Także sobie celujemy, 2 do 5 się zrobią w międzyczasie, poleciała buła w RU i bardzo ładny one shot w RU za 1200 HP, bardzo ładne trafienie, RU poczekało na swoją okazję, a my również i udało się go pacnąć, także ważny strzał, ważny frag, ważne trafienie i przy okazji full HP, także ładne od razu można sobie popatrzeć. Puszują nasi, widząc co się dzieje, ale niestety w drugim strzale przyjętym T5-4 wybucha, okazuje się, że chyba ta Skoda pierwszym strzałem uszkodziła Amorak, a drugim strzałem ten Amorak wysadziła. Na szczęście nasi, widząc co się dzieje, puszczeli, a nie przestraszyli się, bo taka tendencja również jest, widząc, że sojusznicy giną, nasi wtedy się wycofują, coś tam porobili, niestety teraz ginie i strzeci, ginie również T20, więc no szkoda tej sytuacji, ponieważ push był dobry, ale nie do końca i nasi poginęli strzał w Panterkę, niestety bardzo mocno przestrzelony, ale też był trudny strzał, ponieważ ta Panterka była na dojeździe. Na szczęście T49 kończy V-kę, znowu lekko przyspieszę. To, o czym mówiłem na początku bitwy, ważne jest to, żeby wybrać sobie, raczej może nie tyle ważny jest wybór strony, ile wybór strony okazuje się być ważny na koniec bitwy, ponieważ w tym momencie Ordowik zaczyna zmierzać w stronę północnej części, czy na północną część mapy. To jest, może dobrze mówię? Na część... Ma jakąś chwilową zaćmę językową i dziwię się, czy dobrze mówię. Próba pocelowania gdzieś tam blind shotem artylerii. Poleciała pestka oczywiście na mapę obok. Także zrobiło się w tym czasie 9 do 11. I właśnie tak jak mówię, Ordowik teraz zaczyna zmierzać w inny sektor. Nasze artylerie stoją tutaj i tutaj. Ja szczerze mówiąc na tej mapie, jeśli staję, to zawsze tam, w tym dołku, w tym miejscu. A Ordowik postanawia wyjechać w inne miejsce i bardzo rozsądnie, ponieważ jedzie w miejscówkę, gdzie artyleria rzadko staje, dzięki czemu też przeciwnicy mogą się jej tam nie spodziewać, a jeśli w ogóle myślą, że artyleria jest w tym miejscu, tutaj potencjalnych kryjówek jest sporo, co sprawia, że będzie trudno taką artę trafić. Na szczęście GW Panther kończy Panterę, także Pantera,
i zostaje tak, 3 nasze arty i T29 kontra 3 ich arty i Isu oraz jak Pantera. Także pojedynek dość nierówny. Niestety spoterem u nas jest czołg ciężki 7 poziomu, więc no, przed nim jest bardzo trudne zadanie, żeby cokolwiek zrobić. Zaświecił Isu, zobaczcie, też jest na ogryzku. Także niestety no, bardzo trudna sytuacja, bardzo niewdzięczne zadanie wobec tego T29. On jest sam, może tylko liczyć na pomoc z daleka. Trafia na szczęście Isu. Isu jego również trafia i teraz Ordowik skupia ostatnie chwile. Chyba to Isu był na traku. Także bardzo ważne trafienie tego T29 strzał na blindzie, poleciała pestka i okazuje się trafienie. I to jest, moi drodzy, naprawdę, wierzcie mi, najważniejszy fragment tej bitwy, trafienie w Isu. Tutaj ten T29 zrobił świetną robotę, zaświecił i przy okazji zdetrakował, co było super ważne, dzięki czemu to Isu nie uciekło, od razu stało na traku, myśląc, że pewnie nic go nie trafi, ruszył do przodu, a w tym czasie Ordowiek mógł spokojnie skupić, oddał pestkę na blindzie, dokładnie w miejsce, gdzie stało to Isu i udało się go dokończyć. Także teraz zostaje nasza trójka kontra ich 3 arty plus jak Pantera. Wciąż jest to walka nierówna, ponieważ jak Pantera ma przewagę, bo ona będzie świecić, a będzie miała pomoc 3 arty. Niestety to, raczej niestety dla nich, to ich artylerie puszują naszych, a nie jak Pantera. Teraz Lorka w pojedynku z Giełą Panterą. Lorka ubija Giełą Panterę, próbuje tutaj gdzieś Ordowik strzelać, ale niestety brakuje mu tego przestrzału, ponieważ Lorka stoi w dziurze, poleciała, była mocno przestrzelona. Teraz taki chciał chyba, no nie używa modu Battle Assistant Ordowik, chciał strzelić tak, żeby ta pestka leciała maksymalnie długo do przodu i spadła gdzieś tam na plecy tej Lorki. Niestety strzał nieudany, bardzo trudny, praktycznie szansa na trafienie bardzo niewielka, ale warto było taki strzał oddać. Tylko teraz reload 40 sekund. Warto również zaznaczyć, że Ordowik lata z kolą, także ten reload jest lekko przyspieszony względem normalnej artylerii bez racji bojowych. Zrobiło się 2-4. Wciąż tę bitwę próbujemy wyciągać. M53, M40, jak Pantera i Lorka kontra obiekt 212A oraz M40. Jest Lorka, zaświeciła się, zaświecił ją chyba Ordowi, chociaż głowy nie dam, a może 212. My się nie świecimy z racji tego, że mamy krzaki przed sobą. Próbujemy gdzieś tam pocelować tę Lorkę. Ona podjeżdża właśnie w miejsce, gdzie ewentualnie ta artyleria może stać. Teraz próbujemy ją pocelować. Niestety ginie 212, Ordowik zostaje sam na 4. Bardzo ładnym strzałem kończy Lorkę. Niestety zostaje od razu spota, ale widząc, że Arta strzeliła przed chwilą, może liczyć na to, że tylko jedna ewentualnie może w niego trafić, ale przez to, że stoi w takim miejscu, praktycznie nie ma szans, żeby ta Arta zdążyła skupić po przesunięciu kadłuba, więc teraz na spokojnie sobie wycofał za kamień, a teraz jedzie do przodu i ucieka z miejsca zbrodni, licząc na to, że artyleria tutaj żadna nie przyjedzie. Także wciąż jest pojedynek 1-3, było przez sekundkę 1-4. Na szczęście udało się skończyć Lorkę i teraz zostaje M53, M40 i jak Pantera. I Ordowik znowu zmienia pozycję, licząc na to, że uda się kogoś tam zaskoczyć. Pisze nawet count to me, żeby przeciwnicy nie myśleli o tym, żeby przypadkiem kapować bazę. Niech spróbują sobie poradzić z jedną artylerią, przecież jedna artyleria kontra 3 przeciwnicy spokojnie musi dać się zabić. Jest jak Pantera zaświecona, niestety my też się świecimy, jak Pantera nie trafia, na szczęście. I teraz zobaczę na tę sytuację, coś pięknego, po prostu wyjazd, skupienie na auto, raczej strzał na autoimie, nie trafiony dokładnie, ale i tak 318 punktów uszkodzeń, co daje nam nadzieję na to, że kolejnym strzałem uda się go one-shotować, ponieważ pierwsze trafienie, gdybyśmy mieli zabić J-Panterę na full HP, mogłoby być problem, a tak udało się go pacnąć, więc powinno się teraz udać go trafić, tylko oczywiście warunkiem jest to, że ta jak Pantera nie pacnie nas. Znowu go świecimy, on nas chyba też świeci, tak jest, mamy spota, artylerii mamy na nas przestrzał, ale jednak próbujemy gdzieś tam się chować za kamieniem. J-Pantera kontra my. Jak Panther versus M40 na M43. Kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko? Przeładował już Ordowik. Zostały mu, zobacz teraz, tylko apeki i haeki. Nie wiem, czy jest świadom tego, że teraz lata na haekach. Będzie naprawdę trudne, ponieważ teraz musi trafić. Nie może się dingnąć, nie może walić splashem. Nie wiem, czy to był jego zamysł, czy po prostu przypadek, że tak się stało. Strzeliła, ta J Panthera nie trafiła. Wyjeżdżamy sobie na niego. Skupiamy sobie chwilkę. Leci celownik. Strzał i pięknie trafimy za 532. Ta J Panthera na zwykłym chyba działku, na malutkim, nie było to jakieś duże działo, więc spokojnie mamy jeszcze hapeki, ale ten strzał naprawdę bardzo ryzykowny. Jestem bardzo ciekaw Ordowika informacji, czy on zamierzał strzelić z apeka, czy to po prostu był przypadek, a nie miał czasu na przeładowanie. Tak czy inaczej wyszło to świetnie, ponieważ apek trafiony zapewniał nam penetrację i uszkodzenia takie, jakie były potrzebne, żeby go zabić. Haeczek mógł trafić, ale nie musiał koniecznie zabić. Teraz tutaj bitwa słowna
drużyna na czacie, ponieważ jedni twierdzą, że dobra robota M40, drudzy twierdzą, że J-Pantera zawaliła tę bitwę, ponieważ powinna była zrobić coś innego. No, sporo tutaj kontrowersji. Mógł stać na kapie, ewentualnie ten J-Panter świecić pod swoich, mógł ewentualnie puszcząć, postanowił czekać sobie za krzakiem, gdzie bicie miał słabe na naszą artylerię, plus jeszcze nie mogła pomóc mu jego artyleria. Także teraz pojedynek z wciąż jeszcze 2-1 załadowany HE-czek. I kto przyjedzie? M40 czy M53? Gracze nie są w plutonie, więc można liczyć, że będą przyjeżdżali pojedynczo, jednak wciąż no, naprawdę HP-ków mamy mało kontra ich dwie artylerie. Lekko przyspieszę w oczekiwaniu na rozwój zdarzeń. Ordowiek pisze good luck, have fun, żeby tutaj jakoś te przeciwników pewnie zmotywować do wyjazdu. Chyba nikt nie jest na kapie, także wciąż czekamy 3 minuty do końca bitwy. Jest artyleria na naszych plecach, naprawdę sytuacja bardzo trudna, ponieważ jest ta arta, wyjechała zza rogu, na szczęście udaje się schować za kamieniem. Przednio mam osłonę, ale wciąż nie wiemy, gdzie ewentualnie stoi M40, czy nas widzi, czy nas jednak też musi przestawić. Wycofujemy się za kamyczek drugi. Tutaj jest za nami kamień i krzak, więc musimy teraz się jakoś schować. Jest, udaje się wyjechać za kamyczek. Jest ten krzaczek, który nas osłoni przed byciem wyspotowanym od razu, także teraz raz spokojnie czekamy, czy artyleria się pojawi, czy wyjedzie na nas od frontu, czy może od boku. Jest artyleria, wyjechała, chwila skupienia i strzał, piękne trafienie, dobicie artylerii Breny, wykończony, piąty frag i 3693 punkty uszkodzeń nabity. Także naprawdę ta sytuacja bardzo, bardzo ładna. Wciąż przeciwnicy popełniają karygodne błędy, ponieważ próbują blindshotować, próbują wyjeżdżać pojedynczo, jest to najgłupsze, co można zrobić. Jest artyleria, jednak okazuje się być sporo bliżej, a jako że strzeliła, wiemy, że ma teraz reload, mamy reload szybszy niż on, ponieważ raz, że mamy racje bojowe, ale nawet jeśli by on też miał, to jednak strzelił parę sekund po naszym strzele, więc teraz my kończymy reload. Artyleria wyjeżdża, popełnia kolejny kolosalny ład, ponieważ powinien był stanąć sobie za tym śmietnikiem, żeby ten hajek to zaabsorbował. Atak podjeżdża od frontu, poleciała, była na skupieniu, idealne trafienie bezpośrednie i artyleria dobita, tak jak mówię, koszmarny błąd, powinien był spokojnie sobie stanąć tam za tym takim no, śmietnikiem na kapie, który by osłonił go przed hajekiem i wtedy miałby duży problem ordowik, żeby go zdekapować i przy okazji ubić. A tak postanowił wjechać sobie na otwartą przestrzeń. Ordowik ładnym strzałem popisuje się, dokończył artylerię, szósty frag, wciąż niby 3700 punktów uszkodzeń, ale przechodzimy do podsumowania, gdzie dowiemy się, ile tak faktycznie tych uszkodzeń. Muszę przyznać, że zawsze imponują mi takie bitwy, w których udaje się artylerzyście samotnemu wyciągnąć taką potyczkę na swoją korzyść. I zawsze też jestem zdumiony faktem, że random jest tak bardzo z jednej strony nieprzewidywalne, a z drugiej strony w tej nieprzewidywalności bardzo łatwo odkryć pewne schematy. Ten schemat w tej bitwie był bardzo jasno widoczny i bardzo klarowny moim zdaniem, ponieważ gracze artyleryjscy nie byli w plutonie, uparli się na to i słusznie przez jakiś czas pomagać swoim czołgom, które tam puszowały na pierwszą linię, żeby dokończyć artylerię, ale to, co potem ci gracze zrobili, to było zupełnie bezsensowne, ponieważ wyjeżdżali jeden po drugim tylko po to, żeby dać ordowikowi okazję na przeładowanie. Tak jak mówię, nieprzewidywalność randoma to jedno, ale schematy, którymi pewni gracze się kierują, to coś zupełnie innego, co można przewidywać. Oczywiście każdy by chciał taką bitwę, w której okaże się, że zostaje sam na kilku przeciwników i ci dają nam czas na zmianę pozycji, wymanewrowanie ich, pewne przeładowania, ustawienia się. To się zdarza rzadko, ale jednak w tej bitwie opłaciło się i przyniosło skutek taki, że jest MK, do tego duży kaliber, specjalista i coś, jeszcze medal Gora i coś, z czym się bardzo nie zgadzam, ponieważ artylerii jest bardzo trudno zniszczyć 3 artylerie, a dostaje za to nic nieznaczącą wstęgę, takie odznaczenie za ostrzał przeciw artylerii, a powinna artyleria dostawać normalnie medal paskudziego za 3 arty, za 4 i za 5. Na przykład jestem absolutnie zdumiony faktem, że na przykład można by zniszczyć artylerią 5 innych art, czyli dostać medal w teorii burdy, a tylko właśnie za to dostać za 5 art tylko takie coś, czy taką wstążkę. No, moim zdaniem jest to zupełnie bezsensowne i z tym się nie zgadzam, ponieważ artyleria powinna mieć za niszczenie innych art również normalne medale, a nie tylko odznaczenia, które są sporo mniej warte. W każdym razie koniec bitwy to 4700 punktów uszkodzeń. Tutaj oczywiście było tak, strzał w ISU był udany, wszedł za
661, łącznie strzał oczywiście też w artę za full HP, także w sumie nam dodał prawie 5000 punktów uszkodzeń, ale naprawdę bardzo, bardzo ładny wynik końcowy, ponieważ aż 1340 expa, więc jeśli tutaj była aktywna misja, na to nie spojrzałem, ale jeśli była aktywna misja, to udałoby się nawet zrobić misję ostatnią, czyli najwięcej damage'u na mapie, najwięcej expa, naprawdę wynik rewelacyjny, prawie dwukrotnie wyższy od wyników naszych czołgów. Tę świetną bitwę zagrała Skoda 4200, chociaż on akurat dostał bardzo duży bonus, ponieważ w dwóch strzałach zrobił całego T5-4, niemniej jednak u niego też naprawdę wynik bardzo ładny, ale wciąż niższy niż nasza artyleria. 11 oddanych strzałów, 5 trafień, dało łącznie 4700, ale z dystansu mniejszego niż 300 metrów udało nam się wbić 1700 punktów uszkodzeń, dokładnie 1700, co do jednego punkcika, bo to mamy 5-4, to mamy 5-4, więc bardzo ładnie się to nam tak zsumowało. 7 przeciwników uszkodzonych, 6 zniszczonych, przejechane 2 km, 35800 zarobku, ale po podjęciu kosztów amunicji i naprawki i przy okazji też racji bojowych wyszliśmy na minus 21500 bez konta premium. Bez konta premium też exp, ale naprawdę bitwa była bardzo ładna i nagrodzona bardzo soczystym expem. Także przypominam, Ordowiek, jeśli ten kanał i ten film oglądasz, bardzo Cię proszę, żebyś odpowiedział, czy ten strzał z APK-a w Jagd Panterę to był zamierzony, czy może przypadek. Niemniej jednak wyszedł on bardzo fajnie i gratuluję Ci takiej bitwy, ponieważ była naprawdę fajna, mądra i ładnie rozegrana. Także jak się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę i komentarz, a tymczasem to tyle i do następnego. Cześć!